Jaka jest jego miłość do ciebie? Kochani, witam was serdecznie na moim kanale Orakel Miłości. Ja nazywam się Wróżka Loelia i dzisiaj mam dla was trzy karty tarota. Tarot nazywa się Złoty Tarot. Jest to seria polska. Oczywiście wylosujcie sobie jedną z tych kart, numer 1, 2 i 3. Ja was proszę bardzo o wymianę naszej energii. Komentujcie, czy te wróżby, te grupy, które wybraliście, z wami rezonują. Lajkujcie z kciuczkiem w górę i subskrybujcie, jeśli jesteście tutaj nowi. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Jeśli masz taką potrzebę, napisz do mnie, a ja podam ci wszystkie warunki i opcje wróżb indywidualnych. Zapraszam. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Również wyświetlam go na początku filmika. Jaka jest jego miłość do ciebie? Zapraszam grupę numer 1. Dziesięć buław. Jego miłość cię przygniata. Czujesz być może koniec jakiejś aktywności, jakiejś fazy. Czujesz przeciążenie tą jego miłością. Jego miłość nie jest łatwa. Jest to jakiś balast. Jest to jakiś ciężar, który musisz dźwigać. Być może przytłacza cię on swoimi uczuciami, swoją zazdrością. Lub jest to jakiś związek toksyczny. Być może przytłacza cię on swoją kontrolą, jakąś nieufnością. Dziesięć buław to ciężka droga. To balast, który dźwigasz na swoich barkach. Być może czujesz, że należy to zakończyć. Być może czujesz, że jest to za ciężkie, by cały czas dźwigać te problemy związkowe. On obarcza cię jakimiś swoimi problemami, czy może są to nałogi, czy jakiś trudny charakter, czy dużo jego problemów, którymi on cię przytłacza. Pomyśl, czy tą miłość nie należy zakończyć? Czy tą relację nie należy przerwać? Ponieważ dźwigać te 10 buław, dźwigać ten ciężar, przez całą tą drogę będzie ciężko. Być może upadniesz pod ciężarem tych 10 buław. Być może nie dasz rady tej relacji dźwigać cały czas, jego problemów, jego ciężkiego charakteru, być może jakichś komplikacji, które są poprzez tą relację. Nie jest to relacja łatwa. Nie jest to miłość lekka, tylko ciężar. Ciężka atmosfera, która cię przygnębia. Musicie coś zmienić w tej relacji, by nie było ci tak ciężko. Lub przerwać, jeśli nie da się tego poprawić, by ta relacja była lekka, zwiewna, powiewna jak skrzydła motyla. Tutaj jest ciężar. Ciężar problemów, ciężar skomplikowanych spraw, które ty dźwigasz. Jego miłość nie jest miłością lekką, romantyczną i łatwą. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Jaka jest jego miłość do ciebie? Cesarzowa. Jego miłość jest przepiękna, kreatywna.
Uwielbia Ciebie jako kobietę, podobasz mu się, podziwia Ciebie. Jesteś dla niego kobietą silną, jego miłość jest silna, adoruje Cię, kocha Twoją kreatywność, kocha Twoją pomysłowość. Jego miłość jest przez to jeszcze bardziej silna, twórcza, kreatywna, namiętna. Być może pragnie z Tobą mieć potomstwo, pragnie narodzin dzieci, pragnie rodziny, pragnie rodzinnej atmosfery, ale daje On Tobie władzę, daje Ci decydować. Uważa, że jesteś kobietą zadbaną, powabną, kobiecą, że możesz być matką Jego dzieci, że możesz być dobrą partnerką, dobrą kochanką, dobrą opiekunką. Jego miłość do Ciebie jest wielka, olbrzymia, stabilna, wspaniała. Przy Nim czujesz się kobietą, kobietą piękną, zadbaną, pachnącą, powabną, cudowną. Przy Nim czujesz się królową. Och nie, przy Nim czujesz się cesarzową. To jeszcze wyżej statutem położona pozycja. Przy Nim możesz rozkwitnąć jak piękny kwiat. Przy Nim promieniujesz miłością. Jego miłość jest olbrzymia, nieskończona i niezmierna. Stabilna. Piękne. Piękna karta. Cesarzowa to rzeczywiście cudowna, piękna, powabna, silna kobieta, która może się w miłości tak rozwinąć poprzez tę miłość potężną i prawdziwą. Zapraszam grupę trzecią. Jaka jest jego miłość do ciebie? Rycerz monet. Jego miłość rozwija się powoli. Być może tempo rozwijania tej miłości jest flegmatyczne. Ale jego miłość jest stabilna, solidna. On walczy o tą miłość. Jest skrupulatny i dokładny. Przejmuje inicjatywę. Pomimo to, że wolno działa, że boi się zmian, boi się ryzyka, ale jego miłość jest stabilna. I on potrafi na swój sposób, być może w sposób troszkę powolny, ale potrafi zawalczyć o tą relację. On chce, by wasza relacja była długotrwała, stabilna, solidna i żeby dała powoli rezultaty. On szuka bezpieczeństwa i trzyma w ręku to, co posiada. Czyli jak ciebie zdobędzie, jak zbuduje z tobą związek, będzie trzymał to rzeczywiście, będzie trzymał się tego, by tego nie stracić, by tego nie zaprzepaścić. Z nim masz perspektywy na związek bezpieczny, stabilny. Jest to osoba spokojna, zrównoważona. Osoba, która dąży na pewno do stabilnych celów, do stabilizacji w relacji, w finansach, w zawodzie, do stabilizacji egzystencji. Jego miłość jest trwała. Dziękuję serdecznie wszystkim grupom. Napiszcie w komentarzach, czy rezonuje ta wróżba z Wami. Napiszcie mi dla wymiany energii Wasze historie. Lub wyślijcie smajlik, jedno słowo, jedno zdanie. Dziękuję Wam serdecznie za obecność.
subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Do usłyszenia już wkrótce.